wolnych będzie miało się piłkę. Zawsze może być tak, że rywal nie trafi drugiego rzutu wolnego, a potem zbierze piłkę w ataku. I twarde pierniki miały problem z opanowaniem tej piłki. Jakoś się udało. Watson faulowany przez Younga nie trafia pierwszego rzutu wolnego. Marcin Stefański ma jeszcze timeout do wykorzystania, jeśli trafi ten drugi rzut Maurice Watson. Nie trafia, zbiera Mouten, jeszcze 5 sekund, przechwyt i są punkty! Są punkty Maurice'a Watsona, 0,8 sekundy do końca! Nieprawdopodobne rzeczy w Sopocie Vergo Arenie, zszokowani gospodarze, ale mają jeszcze... Zobaczmy, Szlachetka wprowadza piłkę do gry. Niedokładne podanie, Kołodziej zbija piłkę i kończy się ten mecz zwycięstwem twardych pierników. Chyba nie tak miała wyglądać akcja, chyba piłka miała...